Siemano! Sobota. Kolejna. Po piątku. Druga. Drugi weekend i dzisiaj sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek lecimy do domu. Jeszcze dwa dni. Można tak powiedzieć. A jeden dzień pracy przed nami. Przede mną przynajmniej, bo sobota, niedziela wolna. I poczekaj chwilę. Bo jak mówię i idę, to mi to nie wychodzi. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Z Piotkiem wybraliśmy się, żeby nie siedzieć w domu w weekend. To dzisiaj rano, znaczy rano, no już prawie południe, ale stwierdziliśmy, że idziemy sobie w góry. Znaleźliśmy szlak, gdzie można dojechać najdalej autem. Auto stoi tam. Czekajcie, ja wam pokażę, będę widział. Nie będę widział. O, tam stoi auto. Dalej już drogi nie ma. I tutaj jest jakiś szlak do góry. I tam idziemy, ale gdzie idziemy, to jeszcze nie wiemy. Tu jest fajny wodospad. Nie widać go teraz. Wodospadzik taki. Strumyk z góry płynie, a nie wodospad. Wzięliśmy ze sobą prowiant. Pod słońce nagrywam. Może mnie nie być widać, czekajcie. Wzięliśmy ze sobą prowiant. Wzięliśmy herbatę, kawę, jedzenie. Mleko. Mleko. I mówimy, idziemy. Bo nie chcemy wracać po godzinie, po dwóch. Tylko chcemy sobie zrobić taką dłuższą wycieczkę. Zostawiliśmy u Norwega u takiego, no bo koniec drogi był, no i jakaś posesja. Spytaliśmy się, czy możemy auto zaparkować. Mówi, że nie ma problemu, jeszcze tam pożartował. I mówimy, za 3 godziny gdzieś wrócimy. On mówi, dobra, to będę liczył czas. No i idziemy. Zobaczymy, jak najdalej pójdziemy i co będzie przed nami. Zobaczcie. O. Nie widać, jakie duże te sople są. Nie oddaje tego kamera. Ale w każdym bądź razie mówimy z Piotkiem, że na wieczór lód do drinka możemy sobie wziąć. Jest fajnie. Ale powiem wam, że wychodzi tutaj kondycja, nie? Na takich góreczkach. No właśnie. Raczej jej brak. Ale fajnie, ciepło, elegancko. Jest super. A tam nas gonią ludzie na nartach. Za nami wchodzą. Jakby to miało, że ludzie na nartach za nami wchodzą. Co, ślisko? Mówię, mogliśmy sobie wziąć jakieś worki foliowe albo jabłuszka te takie, wiecie, do zjeżdżania. To byśmy z powrotem, zejście by było łatwiejsze, byśmy sobie zjechali. No ale każde kolejne wyjście w góry to są nowe doświadczenia, nie? O, idziemy. Fajna pogoda. A tam też coś, ktoś był. Gdzieś tam coś prowadzi. Może tam jakiś widoczek jest. Idziemy zobaczyć, jak się nie zapadniemy. O tym mówiłem, zobaczcie. Już to w tamtym tygodniu przerabialiśmy, że nie wszędzie da się wejść w butach, jak się nie ma, jak to się nazywa? Rakiet śnieżnych, bo się po prostu zapadamy. No dobra, tu idziemy dalej. Uważaj, żebyś się nie zapadł. Słuchajcie, już kawałek idziemy, już warunki coraz gorsze, o ile nie tyle co pogodowe, bo pogoda jest piękna, tylko już zaczynamy się
zapadać w śnieg. Ja pierdzielę, zobaczcie. Nie no, kamera tego nie odda na pewno. Ale ja przybliżenia nie mogę zrobić. Jest ładnie. Nagrywania. Masakra. Zobaczcie, że tu u góry jeszcze nam trochę zostało do szczytu, ale są chyty. To są tak zwane chyty, tak? Jak tu jest pięknie. O. Czekajcie, ja zrobię, wyłączę i włączę na przybliżeniu. O, i teraz zobaczcie. O, tam jest jedna. I ta, i tu druga. Jest zarąbiście. Słuchajcie, naprawdę jest super. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dotarliśmy na górę. Tyle, ile się dało, słuchajcie. Dalej nie pójdziemy. Z tego względu tam można iść, ale nie w butach. Bo się zapadamy w śnieg. Tutaj było do tego momentu utwardzone. Ci na nartach poszli dalej. A my tu chwilę sobie spędzamy i śmigamy na dół. I jesteśmy na dole. Jest asfalt. Byliśmy, weszliśmy, zeszliśmy i naszego Zoe nie ma, ty. Zośki nie ma. Jest, spadł to do tyłu. Zośka to Zoe. Zoe to Zośka. Zoe to Zośka, tak. Po polsku Meleks. Meleks. Siadamy. I jedziemy dalej. I to dosłownie dalej, bo nie jedziemy, nie wracamy, tylko dalej. 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 Jest Zośka. Wczoraj naładowaliśmy do pełna. Dzisiaj. I jedziemy. Yes, very nice. Jedziemy. Wow, na zdrowie! A będzie picie! Będę pitać dzisiaj.
Uhu, jesteśmy w domu, słuchajcie. Dotarliśmy. Ja wam powiem, że tak trochę taki jestem, nie to, że zmęczony, ale tak czuję, że tam trochę podróżowałem, pochodziłem. A ty jak pierwszy? No właśnie uzupełniam elektrolit. Co robisz dobrego? Obiad. Widzicie, jak ja mam dobrze. Obiad mi zrobią. No, także dotarliśmy, pochodziliśmy, jutro też się wybieramy, nie? Tylko jutro chcemy obrać jakiś temat taki, żeby było mniej śniegu, albo żeby w ogóle nie było śniegu. Żeby pochodzić sobie na szlaku jakimś. A teraz musimy soku pomarańczowego się napić. No, zobaczcie, tu jest widok nasz z okna. A tu jest hotel, jakby ktoś chciał. Tu już jest woda. Tak jak wam mówiłem wcześniej, że jesteśmy praktycznie w centrum miasta. O, będziemy jeść. Będzie jedzone. Będzie jedzone. Dobra, trzymajcie się. Zobaczymy, co jutro się nagra.